Przed nami Tydzień Kultury Języka Polskiego w województwie świętokrzyskim. Motywem przewodnim 22. edycji przedsięwzięcia jest hasło wokół rocznic wybitnych ludzi regionu świętokrzyskiego. Mamy okrągłe rocznice tak wybitnych osobowości związanych z naszą ziemią świętokrzyską, jak Gombrowicz, jak Dygasiński, jak Makuszyński, jak Żeromski, jak Kolberg, Kochanowski. Także jest co robić. Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, instytucje kultury oraz szkoły przygotowały wiele interesujących, różnorodnych propozycji adresowanych nie tylko do uczniów i studentów, ale do tych wszystkich, którzy są ciekawi spotkań z językiem polskim. Organizują wspaniałe konkursy różnego rodzaju. To są potyczki językowe, to są konkursy krasomówcze, ortograficzne, to są turnieje też dla całego regionu świętokrzyskiego. Ciekawe propozycje bibliotek, wszystkich naszych bibliotek. I miejskie, i wojewódzkie, i pedagogiczne, i spotkania z autorytetami. Otrzymuję później informacje zwrotne, że i uczniowie, i nauczyciele są ogromnie zadowoleni z udziału w tych imprezach dla uczniów. Tydzień Kultury Języka Polskiego organizowany jest od 10 do 15 marca. Szczegółowy program znajduje się na stronie Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Patronat nad wydarzeniem objął m.in. prezydent Kielc.